O, szklana kula, a ja zupełnie o niej zapomniałem. Babcia mówiła, że kula spełni każde moje życzenie. Na razie jakoś nie działa. Aha! Ale ze mnie fajtłapa! Zawsze muszę wszystko spaprać! Chciałem przeżyć wspaniałe, udane święta, choć ten jeden raz! Aha! O! O! Wspaniałe święta! Martin Tajemniczy. Przestań, Martin, jest już trzecia. Nie pora teraz na głupie zabawy. A ty jak zwykle przynudzasz. W szkole mamy ferie świąteczne. To jest właśnie pora na głupie zabawy. Co innego mam dziś w planach? Trzecia, znaleźć Martina i jechać do domu. Czwarta, przebrać się w domowe ciuchy i zrobić kruche ciasteczka na święta. Piąta, zaczynamy oglądać w telewizji świąteczne wyciskacze łez. Haha, tak, to nieźle brzmi. Najbardziej spodobało mi się rozplanowanie każdej sekundy dnia. Ty się ze mnie nabijasz? Słuchaj, chcę tylko powiedzieć, że w święta należy się bawić spontanicznie, a nie według jakiegoś planu. Teraz wywal ten notes i relaks. Wywalić kalendarz? Nigdy! Bez niego na pewno się pogubię. Oby to nie było to, na co się zapowiada. Mama obiecała nam tydzień wolnego. Aha! A może chce nam tylko złożyć życzenia? Wcisnę ją w swój plan. Czekaj, gdzie jest Japa? Pewnie się ukrywa przed tobą i tym piekielnym notesem. Martin Tajemniczy, witaj. Diana Lombard, witaj. Wesołych świąt. Wesołych świąt! Ja uwielbiam grzańca. Fuj, co to jest, Billy? Skończyły mi się zwykłe jajka, więc wbiłem jajo białego nosorożca o trzech rogach. Wpisz sobie do notesu w pół do czwartej świąteczne płukanie żołądka. Wesołe święta! Niezłe wdzianko, zwłaszcza ta czapka. Ale jakoś nie wiem, co to ma wspólnego ze świętami. Japa i ja spędzamy święta sami, więc wynajęliśmy chatkę i jedziemy wędkować pod lodem. Rany! Super choinka! Mogę dotknąć? Bardzo proszę. To prezent z galaktyki Centuriona. Świeci w ciemnościach, więc nie trzeba wieszać lampek. Super! No i dla nikogo z was nie zabraknie prezentu. Ależ mamo, nie trzeba! Sygnet ze stroboskopem? Bardzo chciałam dać ci coś, co ci się spodoba, a wiem, że bardzo lubisz patrzeć na błyszczące rzeczy. To cały Martin. Łatwo go rozbawić. Doskonały pomysł, mamo. Ej, przestań! Kolejna agentkę Lombard. Mam nadzieję, że i tobie prezent się spodoba. O, to... ciekawe. A co to takiego? Przycisk do papieru. Uroczy! Nie byle jaki przycisk. Jest wyjątkowy. Zrobiony z fragmentu tornada, który przywiozłam kiedyś z wakacji w Tennessee. To jest... super! Dzięki, mamo! No, a teraz wybacz, my mamy już ferie. Nie tak prędko. Kilku kierowców zniknęło na tym samym odcinku górskiej drogi w stanie New Hampshire. Musicie zbadać tę zagadkę. Ale, mamo, zaczęły się już święta. Poza tym ci kierowcy pewnie po prostu zgubili się w zamieci. W okolicy nie było żadnej zamieci. Im szybciej się tym zajmiecie, tym wcześniej będziecie mieć wolne. Billy? Thank you.
Pojedźmy drogą przez las, ja się nigdy nie gubię. Wiesz, właśnie się zgubiliśmy. Gratuluję. I po co się denerwować? Chciałaś mieć święta, to proszę bardzo. Teraz podziwiaj świąteczne widoki. Tutaj jest jakoś tak dziwnie. A od tej czapki dostaję oczopląsu. Zobaczmy. Godzinę drogi do rozjazdu, 40 minut, by dotrzeć do miasta. Powinnam zdążyć akurat na ubieranie choinki. Ale niestety przepada mi kolędowanie o 7:30. Dobra, wystarczy. Nie zniosę dłużej ciebie i twojego kalendarza dla pracocholików. A ja nie zniosę więcej tych debilnych lampek na czapce i tej głupiej drogi przez las. Świetnie, więc zakończmy tę misję jak najszybciej. Wtedy ty się zajmiesz nudnymi sprawami, a ja będę się mógł pobawić. Ale tymczasem w ogóle się już do mnie nie odzywaj. Jasne, a więc od tej chwili nie usłyszysz ani słowa. Nie wiem, ale twój wrzask w niczym nie pomógł. Dużo gadasz jak na kogoś, kto się nie odzywa. O, przepraszam. Następnym razem będę się bała po cichutku. A? Patrz, ślady płuc. Może mają coś wspólnego z zaginionymi kierowcami. Pewnie się nie dowiemy, bo ślady tutaj się kończą. Dobra, teraz dopiero mamy się czego bać. A może byśmy tak poszukali kierowców gdzieś indziej? Dobrze, teraz i ja mam cykora. Diana! Diana! Spokojnie, panie spontaniczny wesołku. To tylko ja. Co to było, to oślepiające światło? To pewnie reflektory jakiegoś samochodu. Musiał nas zepchnąć w zaspę. Tak a propos, gdzie jest nasz wóz? A co ważniejsze, skąd to się wzięło? Rany! W tej okolicy chyba lubią święta. Mało powiedziane. Całe miasteczko to większy kicz niż ten twój kapelusz. A moim zdaniem wygląda świątecznie. Przepraszam. Ja jestem Clifford. Coś nie tak? Skąd? Szukamy kilku zaginionych osób. Ale ty pewnie nic o tym nie wiesz, prawda? O, zupełnie. To jest spokojne miasteczko. Nic ciekawego nigdy się tu nie dzieje. A teraz bardzo przepraszam. Przygotowuję się właśnie do świąt. I na was pewnie już czas. Idźcie tą ścieżką w lesie, to dojdziecie z powrotem do szosy. Czułeś się kiedyś niechętnie widziany? Wiele razy. Ale niestety muszę z tobą współpracować. Ojej, miałam na myśli Clifforda. Pomyśl trochę o tym. Nie zachowywał się szczególnie gościnnie. Masz rację. Powinniśmy się tu pokręcić i zbadać sprawę. O, żegnajcie świąteczne wypieki. Sayonara, drogi panie Karpiu. Au revoir, moja choinko. Ła, czegoś tak dziwacznego jeszcze nie widziałem. Chodzi ci o to, że są niemodnie ubrani? Nie, raczej o to, że jeżdżą w kółko jak para nakręcanych laleczek. Są nudniejsi nawet od ciebie. A Kuku to małe miasto, ludzie mają swoje przyzwyczajenia. Dobrze, a czy zauważyłaś, że nie ma tutaj żadnych aut? I co? Może są jak Amisze. No wiesz, odżegnują się od tej całej technologii. To skąd się tutaj wzięły te ślady opon? Niezbędnik szpiega włączony. Wybrano skaner śluzu. A czego chcesz się dowiedzieć, że opony były gumowe? Analizuję dane. Próbka zawiera plastik wytworzony przez człowieka. O, co tam opony? Śnieg jest z plastiku. Jasne, wiem, że to dziwne. Za tobą! Jak śmiecie nas szpiegować? Chyba kazałem wam się wynieść.
O ile wiem, żyjemy w wolnym kraju, Clifford. Poza tym, co zamierzasz? Zrobić z nas ozdoby choinkowe? Bo coś mu podsuwał taki pomysł, ośle! Skąd mogłem wiedzieć, że się tak strasznie zdenerwuje? Za nimi! Już! Martin, co tu się dzieje? Kto to wie? Wygląda, jakby Clifford rządził tutaj wszystkim. O? Braci! Patrz, to ta ścieżka, którą nam pokazywał. To musi być droga na zewnątrz. No, dobra, przyznaję, że dałem się złapać z zaskoczenia. O, moja głowa. Co się stało? Pamiętam tylko, że zaprowadziłeś nas na ścieżkę z dość sympatycznymi choinkami. Nie wiem, co było dalej, ale zgaduję, że Clifford nas złapał i związał. Ojej, a to co? Samemu dość trudno mi w to uwierzyć, ale wygląda na to, że jedziemy na taśmie prosto do gigantycznego miksera. Orzechy, owoce chcą nas dodać do świątecznego keksu! Teraz rozumiem, czemu jest taki wstrętny. No to chyba wreszcie znaleźliśmy tych zaginionych. Prawda, w ten sposób traktuję niepożądanych przybyszów. W tym roku nic nie ma prawa zepsuć moich doskonałych świąt. Nic a nic! Teraz bardzo przepraszam, ale muszę iść na uroczyste ubieranie choinki. Martinie tajemniczy, to twoja wina! Jeszcze chwileczkę, prawie dosięgam. Niezbędnik szpiega włączony, wybrano żyletę. Szybciej! Wybrano turbo bungee. Nic cię nie boli? Nic mi nie jest. Dzięki tobie. Spadajmy, zanim powiemy coś miłego i będziemy żałować. Co się stało? Gdzie jesteśmy? No, dobre pytania, ale niestety wiemy tyle, co i wy. Popatrzcie, szklana kula, ale jest pusta. To dziwne. Zazwyczaj w środku są urocze widoczki. No wiesz, mali łyżwiarze, domki z piernika, plastikowy śnieg. Zaraz, zaraz, no właśnie. Co? Myślisz, że utknęliśmy w szklanej kuli? Nie w szklanej kuli, lecz w świecie ze szklanej kuli. Zawartość wydostała się przez te szpary. Nie mów, że masz na to jakieś wyjaśnienie. Niby skąd, ale odpalę zbiór legend i czegoś poszukam. Niezbędnik szpiega włączony. Wybrano zbiór legend. Aha! Legenda z przełomu wieków o zabytkowej szklanej kuli. Ta kula w Wigilię spełnia życzenia właściciela. Czaru nie da się już odwrócić po wschodzie słońca w dniu Bożego Narodzenia. Clifford zażyczył sobie pewnie doskonałych świąt i wpadliśmy tutaj. Zostało nam tylko coś 5 godzin na odwrócenie czaru, albo zostaniemy tu na zawsze. O nie! Na to na pewno nigdy nie pozwolę. Wyzwolę się od tego koszmaru, potem od ciebie i wrócę do swoich świątecznych planów, choćby nie wiem co! Na przykład to? No mówić... A? Co to? Coś chyba dzisiaj ryby nie biorą. Ryba nie lubi hałas.
Co mówi japa? To sygnał od Martina i Diany. Ciekawe, czego chcą. Halo? Billy, pomóżcie nam! Utknęliśmy w dziwnym miasteczku i nie możemy się wydostać! Pośpieszcie Diana? Się! Diana, jesteście tam jeszcze? Według wskazań GPS-u są niedaleko stąd. Już jazda! Nic nie zepsuje moich doskonałych świąt! Chyba miałeś rację, Martin. Clifford rządzi w tym miasteczku. I pewnie nie chce, żebyśmy zepsuli mu zabawę. Trzeba stąd będzie wiać. Już! Teraz czas na śpiewanie kolęd! Billy patrzy, samochód. A więc są gdzieś niedaleko. Dość, trzeba ich wykończyć. Jeśli mam być szczery, nie przypuszczałem, że tak skończę. Jak się cieszę, że widzę was tu obu, ale przykro mi, że was w to wpakowaliśmy. Nam dopiero jest przykro. Billy, od tyłu! Dzięki, a teraz stąd spadajmy. Nie da rady, utknęliśmy w magicznym świecie szklanej kuli. A czas wciąż upływa, do świtu została tylko godzina. Potem zamieszkamy na wieki w tym piekielnym ośrodku czasowym. Próbowaliście przywrócić kuli jej pierwotny stan? To może coś dać? Nie mam zielonego pojęcia, spróbować warto. Japa kupił dużo czapki. To świetny pomysł. Uważaj na to, twardnieje jak cement. Doskonale, Japa. Teraz musimy naprawić te kule. Może w legendach jest jakieś zaklęcie? O? Nie ma czasu. Wiem! Możemy użyć prezentów od mamy! I się udało! Jest tornado! Tak! I to całkiem prawdziwe! O nie! Diana! O mały włos! Wielkie dzięki! Japa, kierowcy! Łap Japa! Oh.
Ojej, cieszę się, że już się skończyło. O, a to za co? Zdaje się, że miałam ochotę na spontaniczny świąteczny uścisk. Wiesz, mnie się podoba. Może wpiszemy to do grafiku? A więc mamy pierwszy dzień świąt. To znaczy, że musimy z Japą złowić jakieś ryby. Jedziemy? Japa łowi. Czy nie chcecie się gdzieś przejechać? Dzięki, mamo, ale jedziemy teraz razem do domu świętować. Nie mogę się doczekać różnych atrakcji, które Diana zapisała w swoim kalendarzu. Ha, jedyne plany to ty, ja i tydzień zabawy. Macie rację. No właśnie. Właściwie postanowiliśmy, że po powrocie do domu damy sobie nawzajem trochę swobody. Tak się właśnie sprawdza przyjaźń. Jak myślisz? Jasne. A teraz jazda stąd. Mamy przecież ferie. Wesołych świąt! Tak, wesołych świąt. Wesołych świąt. Clifford. Opracowanie wersji polskiej na zlecenie Minimaxa Start International Polska. Reżyseria Paweł Galia. Dialogi polskie Piotr Radziwiłowicz. Dźwięk i montaż Hanna Makowska. Kierownik produkcji Paweł Araszkiewicz. Udział wzięli Martin Jacek Kopczyński. Diana Katarzyna Kwiatkowska. Japa Zbigniew Konopka. Billy Cezary Kwieciński. Mamma Elżbieta Jędrzejewska. I inni.